Witamy Was tutaj na wyważaniu wału. Wał już jest gotowy, niestety nie zgadaliśmy tu się z Grzesiem znajomym, jak to wygląda w praktyce. Widzicie, pomiar jest już zrobiony, zaraz Wam pokażemy, jak to się kręci. Jak wygląda cały. Jest majster. Trochę się stresuję, bo pierwszy raz przy kamerze. No i co? Pokażemy Wam, jak się to napędza. Włączymy Wam teraz, o proszę bardzo. O, jest, już się kręci. Proszę bardzo, cały wał mucarni. Obroty są potężne. Ile mniej więcej obrotów łapie? 800. No to prawie tyle co w kombajnie. Zaraz będzie pomiar wyważania. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Ciekawa sprawa, o, proszę bardzo. Zaraz się wał zatrzyma, to pokażemy Wam, Grzesiu Wam powie, gdzie jak ten, gdzie obciążniki podczepione mniej więcej są, jak to wyglądało. Grzesiu mówi, że nie było tragedii. Tak, wał nie był zły, jak na taki polski kombajn to nie jest źle. Założyliśmy, no mówię, nowy wał był założony i cepy, tylko gwiazdy zostały stare, nie? A reszta była jak należy. Zobaczcie, jak to się ładnie kręci. O. Waga jest tutaj jedna. Jedna jest waga przymocowana. I druga jest tutaj. I druga jest tylko tutaj, tak? Nie, tutaj jeszcze jest. Aha, to tylko dwie wagi były, nie, tak? Tak, bo to nie, no ten wał nie miał dużego niedowarzenia. No to kurczę, to powiem Ci, że... 15 gram tutaj, a tutaj było chyba 20. No to kurczę, coś pięknego. No. To fajna sprawa. Także ma chodzić. Tak, Grzesiu też wyważa wały do kosiarek bijakowych, sieczkarni, do kombajnów, jakbyście chcieli. Zostawię Wam numer w komentarzu, będziecie sobie dzwonić. Grzesiu to teraz znajomy, mieszka obok nas praktycznie. Wiemy, że serwisu takiego nie ma. Ona macie na przykład... To jest wał od kosiarki bijakowej, to dość potężny. Także też takie, że też jest zrobiony już. Ten był krzywy, musiałem go prostować, bo był krzywy. Jest trochę tych obciążników dowalone. Jest, bo to nie da się, sorry. Nie da się inaczej, nie? No tym bardziej, że to maszyna używana, nie? No to się nic nie zrobi, nie? No i co jeszcze? Wiem, że teraz przed żniwami wały się skarni, takie pierdoły to ludzie robią i warto co? Warto sobie ważyć, no jak tam ktoś uważa, po prostu wiem, że w okolicy nigdy tego nie ma, jakbyście pytali, Grzesiu Wam to ogarnie w ekspresowym tempie. Nie ma problemu. Ja zostawiam Wam numer w komentarzu, będziecie dzwonić. Można też wysłać, tutaj Grzesiu nie ma problemu, żeby odesłać, przysłać taki wał, jeżeli byłby gdzieś dalej. Cena usługi nie jest wygórowana, myślę, że nie wiem, około 500 za takie wyważenie wału. 5-6 stóp, to po prostu kwestia dogadania się jaki wał, bo wiecie, każdy wał jest inaczej, każdy wał i więcej roboty przy nim, wiesz, to cena indywidualnie jest dogadana. Jeszcze powiecie, że jesteście od nas, to już w ogóle będziecie tam mieli, wiesz, usługę ekspres i szybko, tanio i dobrze, jak każdy lubi. Tanio to może nie, ale no i co? No i co, będziemy montowali go do kombajnu. W przyszłym tygodniu będziecie widzieli, jak to będzie leżało w kombajnie. Cały serwis jest elegancko, zobaczcie, jak się bajecznie kręci, kurna teraz. Żadne zboże nie będzie mu straszne. Cepy nowe, ten niby twarde to jest. Sprawdzaliśmy ten staliwa, to nawet nie jest złe, jak na te twarde to jest nawet. Bo się baliśmy, że to będzie takie plastelina, że jak pieprzniemy młotkiem, a to dziadostwo, bo takie się zdarzało, że wiesz, że plastelina wchodziła, nie? No, cały serwis jest ogarnięty. No mówię, jak byście Grzesiowi dostarczyli na przykład, powiedzmy dzisiaj jest czwartek rano, to w piątek rano macie wał bez problemu, nie? I bo to wiadomo, żniwa, to potrzeba szybko. Jeden dzień i macie zrobione, nie? No. Także profesjonalnie i wały, mówię, wszystkie inne i tak. Jak będziecie mieli pytania, to będziecie pisać, ja będę Wam odpowiadał. Grzesiu też jest po dyspozycji, w telefon zostawiam. Zobaczycie sobie, no i co? Zapraszamy do kontaktu, no cóż, będziemy działać, nie? No. Mamy tu na tapecie odrzutnik. Proszę bardzo, o zobaczcie, Stachowa macha, Piotruś, przywitaj się, a budowy mamy, tutaj Stachu działa se, a ja se tu będę działał z kołami, a Piotruś będzie tu działał z podajnikiem, z łańcuchem. Wiksa tam leci, ja biorę to na tapetę, tutaj, biorę to tu na tapetę i będę to rozkręcał. Muszę to wyczyścić. Wszystko tak rozkręcić. Dopiero będzie jak. Tu też trzeba łożysko wymienić. Stachu, tu musimy na tym kole łożysko wymienić. Musimy na tej stronie tu łożysko wymienić. Kupimy jutro w sklepie rano. Od razu. To te koronkowe takie. No. Ja to rozbierę. I tak. Działamy. Pamiętajcie o łapce, jak się odcinek podoba, a my dalej będziemy dla Was tworzyli.
serię z... Historię, właśnie, historię z tym sprzętem. No. Wkładamy wał. Odrzutnika. Tę rurę by się przydało otworzyć, byłoby wygodnie. Dobra, potem resztę nakręcę. Nakręcę drugą i... Ale dziś się kręciło. Coś pięknego. Coś pięknego, widzowie. Wysiada druga? Zimna, czysta i dziewczyna młoda. Co? Dobra. Czekaj, kradnę się na chwilę. Zaraz ci przyniosę. Idzie? Dobra, dawaj. Czekaj, ja muszę tu sobie podejść bliżej. No. Celuj w dziurę. Czekaj. O. Jest. Co? No to baja. Skręcisz go tam. Bo ty na budowę kombajnu i... Walczymy ostro. Położyłem już obudowę. Odrzutnika z tej strony razem przykręcimy, śruby na klej. Piotruś tam przy łańcuchu od podajnika ziarnowego walczy. Karol na wytrząsacza wie co tam ustawia, żeby nie tarły, a ja się zajmuję tutaj odrzutnikiem. Zobaczę jak to wygląda, bo te śruby będą wystawać bardzo, czy nie? W środku. No dobra, okej. Powinno być. Dzisiaj aura nie dopisuje remontom, bo sika deszcz. Przykryliśmy wczoraj sprzęta na koniec dnia, żeby nam nie padało na niego. No jedę wam pokazać. Coś mnie tu przyszło. Do mnie przywiozłem tu do Stacha. Sebuś coś tu wysłał. Zaraz zobaczymy co Sebuś wysłał z Zenoxa. Vipowska paczka. Pyk. Pyk. Jakieś kartki, o, elegancka. Do obiadu wszystko dobrze szło. Proszę bardzo, druga do kolekcji. Oh yeah, baby. Oh yeah. To nie byle jakie. Stanok Ruber. Solid Made in Poland.
To nie wiem, czy nie jest to milowskie są. Tylko po prostu podpisane inaczej. Wszystko jest elegancko. Bo powiem wam, że na takich pasach to się będzie kręcić. Mamy łożysko, to i dobre pasy. No, a tu mamy coś cięższego, zaraz zobaczymy co. Proszę bardzo, proszę państwa, to chwila prawdy. No to chwila prawdy. Karteczka. Oh shit. Tak jest. Zobaczcie. Ale kurwa sztywny. Panie kochany. Coś pięknego. Muszę to rozkręć, kurwa. Takie sztywne teraz, że... No nic, nie chcę mi się tym bawić teraz. No ale to jest... Pask. To jest do mucarni, do napędu tu z lewej strony. Wzięliśmy ząbkowany. Podobno mocniejszy. Lepiej się sprawdza. No jest to 100 mil, 100% to jest 100 mil. Tylko jest podpisane Sanok. Ten najtwardszy. I tak. Ja te papiruski wywalę tu. Przerzucę do tej paczki te paski wszystkie. Jedne. O, proszę bardzo, kolejny pasek. To jest do prawej strony kombajnu. To jest bodajże napęd. O, zobaczcie. To jest bodajże napęd headera, gardzieli, potrójny. Tak? A zobaczmy, co tu dalej mamy. Ten jest do headera, do tego wariatora małego przy headerze, do prędkości mu to wideł. Ten jest bodajże do wysypu, do lewej strony kombajnu. Opa. To jest AGTH pasek, bo niestety innego nie było. Czekajcie, czekajcie, zapomniałem, do czego to było. Widzicie? Zapomniałem. Już mi się myli. No i został tutaj jeszcze jeden pasek bodajże. Zobaczmy. Jeden czy dwa. Jest tych pasów trochę. Jest tych pasów trochę. Ale ukręcone. Ale ukręcone. W magazynie chyba tak kręcą. No, skręcę się. O tak. To jest do napędu headera. Ten tutaj z prawej strony. Tadam. Jeszcze tu są dwa. Tadam. Z pasków się wydawało sporo, ale tak sporo tak naprawdę nie jest. Teraz tylko kartony tu wrzucę na paski do garażu i już. Hyc. Hyc, hyc, hyc. Proszę bardzo. Full service, obsługa full service. Na do spalenia. Na razie rzucę, żeby nie zmokło. A te rzeczy do garaga. No. Paski od do kombajnu nam przyszły. Reszty na razie nie wymieniamy. Stwierdziliśmy, że no jeszcze na
zapas, pasy do jazdy musimy zamówić. No mówię z Mateuszowi, że kurde Stachu, mówię, może jęczmień oblatamy tym. Mówię, może jęczmień oblatamy. To jest napęd do gardzieli, a drugi był ten do headera. Mówię, może podblatamy te paski tymi paskami do objazdy, ale powiem wam, że chyba nie oblatamy. Niestety chyba będziemy musieli zamówić. No jęczmień to niby 2 godziny tylko jazdy, nie? No ale jak nam szczeli, to też nieprzyjemna sprawa, także co? Idę do domu na kawkę i się widzimy za chwilkę. Dobra, baterie wymienione, akcja, zmieniamy gumy. Zaimpregnowane, zobaczcie jak już czarnieje ładnie. Chciałaby tu opieprzyć te blachy. A w dupie. I co? Zaimpregnowane, a potem się pomaluje, znaczy się jutro pomaluje. Dźwignia założona. A tą gumę co zdejmowałeś? Może to jebnąć. Jak jebnąć? Co? No jak zdejmiemy tę gumę? Sztywno jest to? O, widziałeś? Widziałeś? Pierdolę mogę. Delikatnie, żeby nie pękło. Ty rolnik to krużyta, bo z miłości do koryta. Kurwa. Kurwa. Stachu. No jakbyśmy zjeli te pierw, nie byłoby prościej? Słyszysz? Co? Jakby nie, jakbyśmy zjeli te pierwszą, to nie byłoby prościej? Nie pierdolnie całkiem? Czemu ja upierdolnąć? Przecież trzyma się. Dobra, dawaj mi te 17. No ale na czym się trzyma? Z drugiej strony przecież i na innych dźwigniach. A poza tym tu trzyma, na dole jeszcze. Chłopie, nic nie walnie, nie bój się nic. Gdzie ta 17? Żeś kręcił? No płaskimi. A, łopanie. Łopanie. Dobra, pasuj na się. Trzymaj no. No, to trzymaj. Zobacz jak środek działa, patrz, no mówię. Czarny. To trzeba później jutro jeszcze czyścić i farbać. Jakbyśmy zrobili czarnego rekorda. W lakier taki samochodowy ksyralik perłowy. Chłopie, nazwać go Bizon. Rekord. Wersja eksportowa. No ale fajnie by wyglądał na czarny. Nie białe koła, biały dach. Ale by się nagrzewał. To byś musiał chyba 3 chłodnice mieć. Nie no, gdzie wystarczą. Dobry środeczek, dobrą dawkę się zrobił. Składaneczka jakaś wpadła. Dobra, chyba już. Piotruś zaginął w akcji. Piotruś śpi. Druga zmiana. Drugi dzień na drugiej zmianie. Na pierwszej zmianie i dla niego za dużo. I niestety chłop musi odespać. I chłop musi odespać. Bije ten środek. Panie kochany. Fest. Panie. Kurwa, dobra guma. Nie, one są, nie są takie, wiesz, kurwa, śmikuśne, że nie, trzeba takie... ścisnąć i dopiero się takie robią. Tak? A pamiętam, jak było zabawy. O matka, z tymi dźwigniami, gumami. Się zastanawiam, tak? Chyba my tego nie wyjmiemy, tak kurwa. Wiesz, o co chodzi? Trzeba podnieść podsiewacz. Czekaj. Myślę, jak to podniesiesz.
Dobra. Zbidzie. Poczekaj. Patrz, o, bo tam jest zawleczka założona od środka. Idzie na ile się da. O kurde. No ja no, gadaj, że ktoś dzwoni znowu. Teraz patrz tu. Na tamtej tej zawleczki. Gdzie? Od środka jest. Będę na bigo, żeby na środku był. Nie, nie, chodzi o tu, przesuń go w tę stronę, w tę, w lewą. O. Przebij go, no. Dobra. Dobra, stój. Nie, bo my to popierdolimy. Nic nie popierdolimy. Popierdolimy. Teraz i teraz drugą go odchylić, poczekaj. Potrzebuję breszki. Lasem go gdzie brecha? Tu ja. Czekaj. Zostawmy to. To wyjmijmy, skręcimy tu. Ja tam wejdę. Spróbuję i wyjmiemy całkiem. Tak. Bo to rozkrzywi, żebyś go nie rozkrzywił. Nie, co ty? To jest taka stal, że chłopie, tak. Nie ma szans. Przecież jego młotkiem nie mogłem wyprostować, jak żem tu rok temu, a ty mówisz. Ale to mi znaczy, jak tam zawleczka trzyma, to go nie wyjmie. Dołu nie wyjmiesz, ale chodzi o tego, tu gumę o tą, nie? Nie. No to weź, ale musisz coś podłożyć, trzeba. To tam nie pogięło znowu go. Ojejku. Chcesz tu nurkować? No. To dawaj. No nie dawaj, najpierw tu trzeba to zrobić. To już. Tego my zdrowe. Takie jak... No tam, no nie proszę cię, tam gum nie ma w ogóle. Tu też są takie. Pionę masz, to co? No nic. To? To wiesz co, to by było najlepiej? To jest tamte jeszcze odkręcić i wtedy byśmy sobie odjechali tymi. Czym? No kuwa ty. Ale czy? A przegubem co? Przekręcili, bo to widzisz. To on się kęczą. Tak, z drugiej strony co ty? Nie masz szans, on musi tak być, bo nie ustawimy go później. Z jednej strony, a potem z drugiej. Dobra, ja tu znajdę dla niego patent. Czekaj, Stachu. Ja zaraz zrobię nóż, kurde, co wszystko przetnie. Tylko idę jeszcze po ogień. Firmy z gumy z firmy Zenox. Znaczy się od firmy Zenox. Dobra. 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 Pamiętajcie o kodzie rabatowym rolnikowo PL5. Ależ to ciężko wchodzi. O, idzie. Ale mu dał. Co? Co? Samochodem. Thank you.
Jest. Zawleczka. Trochę większa. Dobra. Dobra. Jest. Dobra. Powinno być. Powinno być. Dobrze. Tak jak jest, tak powinno być. Dobra. Była tu blaszka? Nie. Nic. Tu założyłeś tę blaszkę? Gdzie? Od dołu? Była? A tam, z boku. A co tam da? Malowanym od zewnątrz. Tam gniłe. O panie, podnieś podsiewacz. Czekaj. No, do góry. Dobra. Siedzi? Siedzi tu. Dobra, dobra. Trzeba by jakąś tą nakrętkę. Tutaj trzeba jakieś dwie nakrętki takie. Gdzie wkrętarka? Baterię zakusiłeś? Jakie? No tam do McAllistera. No, klatka zakusiłem, no bo już światełka było. Ale gdzie wkrętarkę położyłeś? Wkrętarka chyba jest na tym. No ty wbija. Wkrętarka jest na podsiewacz. Nie widzę. Nie widzę. A tam. Na podłodze leży. Upadła na podłogę. Ten to by Rakiemu wszystkie włosy powrywał te zimowe. Jeszcze pierą parzy. Jedno mam dobre. Co? Żółbkę. Dobra, to się nakręci. Czekaj. Gin jest, wyczyści się i będzie. Nie mam żadnego. Ta się nadadzą. To jest w filmiku, że biedujemy na śrubki. A, bieduje. Kręcimy, panie. To biedujemy. Fabryka musi być, a nie... Fabryka. Fabryka. Podnieś podsiewacz. No. Kurwy synu.
Jakbyś wziął tego. Co? Drążka i z tej strony zjebnął za akumulatorem. Drążka trzymasz ty. No dobra, tam powinna śrubka złapać. Te tutaj? Tak, w tamtą. Ona w tamtą stronę musisz, no? Łapką może dobić. Ale się przesunie. Czy coś? Nic. Teraz coś poszło. Dobra, opuść go. Złapać trzeba. 17 masz tu. Masz? Dobra.